24 lipca tysiące osób bawiło się na wielkim koncercie plenerowym Telewizji Polskiej i Radia SK. Koncert odbył się na placu koncertowym na Osiedlu Zachód. Koncert z placu na Osiedlu Zachód był na żywo transmitowany przez program Pierwszy Telewizji Polskiej oraz Radio SK. Na estradzie zaprezentowały się takie gwiazdy jak Donatan i Cleo, Patrycja Markowska, Film, Margaret, Mezzo i Kasia Wilk, Red Lips, Kombi, Calvi and Remy, Video, Najlepszy Przekaz w Mieście, Kasia Popowska, Sound and Grace. W sobotę 25 lipca wody jeziora Trzesiecko pochłonęły pierwszą ofiarę kąpieli w tym roku. Na niestrzeżonym kąpielisku nieopodal Świątek utonął mężczyzna. Wieczorem 45-latek, który biwakował na niestrzeżonym kąpielisku nad jeziorem Trzesiecko, wszedł do wody, by popływać. W pewnej chwili zniknął pod wodą. Obecni na kąpielisku pospieszyli z pomocą, ale nie udało się mężczyzny odnaleźć. Również zaalarmowani woprowcy i szczecinowcy strażacy nie znaleźli mężczyzny. Po 3 godzinach poszukiwań ciało wydobyli koszalińscy płetwonurkowie. W czerwcu dwaj wędkarze przynieśli do Szczecineckiego Muzeum Regionalnego kilkanaście drichamów, srebrnych arabskich monet i kilkaset siekańców, czyli części świadomie kruszonych i dzielonych drichamów. O tym fakcie powiadomiony został wojewódzki konserwator zabytków, który skierował do Szczecinka archeologów. Wstępna analiza skarbu wskazuje, że pochodził z przełomu IX i X wieku i wiąże się z dynastią samanicką, a monety były bite w Samarkandzie. Jednak do prawidłowego czytu informacji zawartych na monetach niezbędna jest wiedza z zakresu orientalistyki, a także pomoc samych orientalistów. W miejscu znalezienia skarbu archeolodzy znaleźli jeszcze wiele innych cennych przedmiotów. Łącznie cały skarb składa się z 31 całych monet i około 1300 siekańców. Srebro arabskie trafiło na Pomorze dzięki kupcom skandynawskim, którzy zajmowali się często rozbojem i handlem niewolnikami. Dzięki nim srebro arabskie w niezliczonych ilościach trafiło do Danii i Szwecji, skąd później docierało na Pomorze, w tym, jak się okazuje, w świetle najnowszego znaleziska, także na teren dzisiejszego Szczecinka. Po badaniach i konserwacji skarb arabski trafi do Szczecineckiego Muzeum, które zobowiązało się do przechowania i należytego zabezpieczenia naukowego. Skarb ten wzbogaci bogatą kolekcję sreber w Szczecinku. Srebrny arabski skarb będzie można oglądać w Szczecineckim Muzeum do końca sierpnia. Wycie syren, warkot pilarek i głośne gwizdy towarzyszyły pracownikom firm leśnych podczas protestu w Szczecinku. Organizatorzy podczas konferencji prasowej wyjaśnili przyczyny manifestacji. Między innymi domagają się godziwej zapłaty za wykonywaną pracę, powiedział Mariusz Rakowski, wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, oddział regionalny w Szczecinku. Jego zdaniem narzucone przez RDLP warunki przetargów umożliwiają powstawanie szarej strefy i pozbawiają ich możliwości legalnego zatrudniania pracowników. Stowarzyszenie wielokrotnie podejmowało próby zmiany polityki prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku, ale bez rezultatu. Nadal ogłaszane są przetargi na wykonywanie ciężkich prac leśnych, podczas których na opłacenie jednej roboczogodziny wynosi ona maksymalnie 14 zł. Za te pieniądze nie jesteśmy w stanie zatrudnić pracowników i wyżywić rodzin. Kwota ta nie zawiera wysokich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców leśnych. Problem ten nie dotyczy tylko Szczecinka, dotyczy całej Polski, ale w Szczecinku jest najbardziej widoczny. Zaraz po konferencji na ulicę miasta wyszli przedstawiciele firm leśnych z całej Polski. Około 500 osób szło niosąc transparenty i wznosząc okrzyki. Chcemy godnie żyć, chcemy doczekać emerytur, a nie rent, domagamy się podwyżek i tak dalej. Równolegle związkowcy, jeżdżąc ciągnikami z przyczepami do przewozu drewna z lasu, blokowali drogę numer 11. Na przyczepach umieszczono hasła protestacyjne. Do protestujących pracowników leśnych wyszedł zastępca dyrektora szczecineckiego RDLP Sylwester Major. Na jego ręce protestujący złożyli petycję z żądaniem partnerskiego traktowania przez administrację lasów państwowych, likwidacji szarej strefy w lasach, rzetelnej zapłaty za rzeczywiste prace wykonane w lesie i podwyżek obowiązujących stawek.
Została złożona petycja na moje ręce. Jestem umówiony z przedstawicielami usług leśnych na wtorek, na godzinę 9:00 na spotkanie i będziemy omawiali wtedy te zagadnienia, które zostały złożone w tej petycji i będę odpowiadał, jakie działania zamierzamy podjąć, które są możliwe, które nie są możliwe ze względu na respektowanie przepisów prawa zamówień publicznych. Protestujący i przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wspólnie przystąpili do rozmów i wypracowali satysfakcjonujące obie strony porozumienia. W tej sprawie interpelację poselską złożył poseł PiS Czesław Hoc. 1 sierpnia punktualnie o godzinie 17:00 w całym kraju zawyły syreny alarmowe. Tak było również w Szczecinku. W ten sposób uczczono pamięć 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy Szczecinka, harcerze, przedstawiciele władz samorządowych i zakładów pracy oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, gromadząc się na cmentarzu komunalnym przy pomniku symbolicznym grobie żołnierzy Armii Krajowej. Gdy tylko umilkły syreny po hymnie państwowym, niespodziewanie, nie czekając na oficjalne rozpoczęcie uroczystości, kwiaty pod pomnikiem złożyli członkowie szczecineckiego klubu Kibica Warszawskiej Legii. Po ich równie niespodziewanym wyjściu nastąpiło oficjalne rozpoczęcie uroczystości. Okolicznościowe przemówienie przypominające bohaterstwo żołnierzy powstania wygłosił szczecinecki poseł na Sejm Wiesław Suchowiejko. Następnie na płycie pomnika złożono kwiaty i zapalono znicze.
sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, fani starej motoryzacji oraz jazzu tradycyjnego mieli w Szczecinku nie lada gratkę. Kilkanaście zabytkowych samochodów, wśród których był Ford T z 1921 roku i Durant z 1923, wraz z zespołem Dixie Band przedefilowało deptakiem przez miasto pod ratusz, gdzie odbył się mini koncert zespołu połączony z prezentacją pojazdów. Piękny wóz! Dziękuję! Jest to Durant amerykański, tam z roku 23. To chyba jedyny egzemplarz w Polsce. Najprawdopodobniej z tego rocznika jedyny na świecie. Nawet. Jak pan wszedł w jego posiadanie? To był zakupiony w Anglii 2 lata temu. Lekko wyremontowany, ale tylko mechanicznie. Na razie ani blacharka, ani lakierowanie nie było robione, bo nie ma takiej konieczności. Mechanicznie doprowadzony do bardzo dobrego stanu. Pojazd zabytkowy. Pojazd zabytkowy, jak najbardziej. Jego osiągi? Nieznane. To znaczy? Poruszamy się tak do 40 mil na godzinę. Po prostu większe prędkości odbierają przyjemność z jazdy. Także. Najszybciej, najfajniej, jak jedzie się około 40-50 km na godzinę. Jak by go pan opisał? Na co by pan zwrócił uwagę? Takie cechy charakterystyczne, na przykład felgi. No, drewniane szprychy. Już musiały być remontowane, bo niestety lata robią swoje. Natomiast efektowne jest to bardzo. Do tego dochodzą różne efekty dźwiękowe w czasie jazdy. Jakieś skrzypnięcia, jakieś lekkie stuknięcia. W tym auta z tamtych lat w ogóle robią dużo hałasu jadąc. Także to jest coś, co lubię. Wiózł pan dwie dziewczyny tutaj i naprawdę ja z nimi już rozmawiałem zachwycony. No, nie dziwię się wcale. Sam gdybym był przewieziony takim autem, nie jeżdżąc tym na co dzień, to byłaby to wielka radość. Ten samochód na co dzień stoi w garażu czy jeździ? Raczej jest, nie używa się go na co dzień do jazdy do pracy, natomiast wszystkie weekendy prawie spędza na różnych imprezach samochodowych, oldtimerowych. Czeskie Aero, rok 39. Ja też jeżdżę czeskim samochodem, ale trochę młodszym. Tak, 39 rok, z tym, że to jest produkcja czechosłowacka, bo Czesi to współcześnie. Natomiast 39 to taki dobry rocznik. Bardzo mało wyprodukowano ich akurat. Czy to jest protoplasta Skody? Nie, absolutnie. Nic wspólnego. Do tej pory istnieje firma Aero, która się zajmuje produkcją myśliwców. Natomiast zaczynała też od produkcji jednopłatowców, samolotów. Później przeszła na samochody. I tak już zostało, obumarła firma samochodowa po wojnie już. A co pan powie o tym pojeździe? Jest to egzemplarz, który zachował się w Polsce, kupiony był w Krakowie, tuż przed wybuchem wojny przez poselstwo Węgier. I byli oni krótko posiadaczami tego egzemplarza. Niemniej był w bardzo tragicznym stanie. 10 lat trwała restauracja jego. Jakie ma osiągi? Obecnie szybciej nie jeżdżę jak 70 km na godzinę. To wystarczy. Absolutnie. Swoją płytę. Zupełnie. Wielkie święto dla nas, że udało się zrobić właśnie Dixielandowy Szczecinek, a jednocześnie motoryzacyjno Dixielandowy Szczecinek, ponieważ tak jak już kiedyś wspominałem, muzyka jazzu tradycyjnego ma wielu ojców, ale jednocześnie jest też taki motoryzacyjny wątek, że muzyka rozwijała się zgodnie z rozwojem motoryzacji, słynny Ford T i inne auta i bardzo się cieszę, że udało się zrealizować tę wspaniałą imprezę. Zapraszam na dalszy ciąg imprezy po powrocie z rajdu, który wyjedzie teraz do Barwic i wróci około 18 do Szczecinka z powrotem i proszę Państwa, zapraszamy na koncert i dalszą galerię pojazdów podziwiających tych wspaniałych samochodów. To był wstęp do Dixie Old Mobile Ride'u do Barwic. Mieszkańcy Szczecinka byli zachwyceni pomysłem, muzyką i starymi samochodami. Z zaciekawieniem wypytywali właścicieli o ich pojazdy. Po prezentacji zabytkowe pojazdy przy dźwiękach dixielandowej muzyki pojechały na trasę rajdu z Dixie Old Mobile. Wróciły do Szczecinka wieczorem, jeszcze raz zaprezentowały się mieszkańcom miasta przed zamkiem. Na scenie przed zamkiem z koncertem wystąpili muzycy Dixie Band.
fragmenty koncertu pokażemy w jednym z kolejnych programów telewizji Zachód. W sobotę 1 sierpnia przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku odbył się kolejny wielki turniej leśników. Turniej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Szczecinie i Szczecinku. Wyścigi smoczych łodzi, zawody wędkarskie, turniej Jaka to melodia, siatkówka plażowa, kręgle, rzuty do kosza, wyścig rowerów wodnych i zawody piłkarzy to tylko niektóre atrakcje turnieju. To już stało się tradycją, już od 6 lat spotykamy się tutaj, chociaż dopiero od 2 lat i jest to konkurencja polegająca na rywalizacji między trzema dyrekcjami regionalnymi. Uznaliśmy, że to będzie ciekawsze, doda większej emocji, większej pikanterii. Myślę, że jest to też ciekawe dla naszych mieszkańców. Nie tylko konkurencje leśne, ale również i takie pozaleśne. Oczywiście, nie tylko leśne, ale też to zręcznościowe, takie, żeby troszkę się pośmieć, troszkę dystansu do siebie, ale przede wszystkim chodzi o zabawę i spotkanie się. Za chwileczkę wyścig smoczych łodzi to przecież konkurencja typowo wodniacka. Oczywiście, ale w lesie też jest dużo wody. Też prowadzimy działania związane z melioracją, małą retencją, czyli zatrzymaniem wody. Także woda nie jest tam obca. Woda jest bardzo ważna dla lasu, a konkurencja trochę z przymrużeniem oka, myślę, że będzie widowiskowa i ciekawa. Długo trenowaliście? Nie, dzisiaj pierwszy trening, wszystkie drużyny miały jedną próbę tylko na łodzi i nic więcej. No to rywalizacja będzie rzeczywiście bardzo ciekawa. Pierwsze miejsce zajęła drużyna gospodarzy, zdobywając 75 punktów. Drugie miejsce z 63 punktami zajęła szczecińska dyrekcja, a leśnicy z pilskiej dyrekcji zdobyli 62 punkty, zajmując trzecie miejsce. Organizatorami turnieju byli Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, Nadleśnictwo Szczecinek, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku. Miniona sobota i niedziela to wielkie bieganie w Szczecinku, a więc Szczecinecki Festiwal Biegowy. W sobotę na trasie Park Run biegacze rywalizowali na stałym dystansie 5 km. Później na tej samej trasie był marsz z kijkami, a po nim biegi dziecięce i młodzieżowe na dystansach od 200 do 1500 metrów. Natomiast w niedzielę z płyty Stadionu Miejskiego o godzinie 9 wystartował pierwszy szczeciniecki maraton i bieg krótszy na 15 km. Na starcie stawiło się ponad 300 osób. Mamy chwilę wolnego czasu. To jest taki okres, kiedy oczekujemy na pierwszych biegaczy na stadionie. Będą kończyli pętlę 15 km, ale maratończycy będą biegli dalej. Co możemy powiedzieć o dzisiejszych warunkach, o tej trasie? No, która jest właściwie testowana po raz pierwszy w tym roku. Trasa przede wszystkim jest bardzo płaska, stół. Praktycznie mamy jeden podbieg, śmieszny podbieg dla biegaczy, tam przed Trzesieką na tych schodach, kiedy wybiegamy na chodnik, czyli idealnie płaska trasa, nawierzchnia. Bardzo dobra, jeżeli chodzi, nasze zawody w ogóle są zawodami w formule przełajowej. Ja miałem przyjemność w tym roku nawet komentować między innymi w powiecie Nowy Tomyśl, taki system biegów maratońskich odbywa się przełajowych, nieporównywalnie trudniejsze warunki do biegania niż u nas. U nas jak na biegi przełajowe bardzo dobra nawierzchnia, chociaż nie tak szybka jak na asfalcie, bo na asfalcie biegać naprawdę bardzo szybko, biega się prawie tak samo jak szybko jak na bieżniach tartanowych. Tutaj ta trasa poprawiona przez Lasy Państwowe, poprawiona przez miasto Szczecinek w części parkowej, a w lasach przez lasy jest trasą bardzo fajnie przygotowaną. Wysypany ten żwir, który no jeszcze nie wtopił się w podłoże, bo to trzeba roku, dwóch, żeby te części roślin wymieszały się z tym, tak jak mamy na niektórych już odcinkach tych starszych, więc myślę, że nawierzchnia do biegania naprawdę jak na bieg przełajowy bardzo dobra, ale nie tak szybka jak na biegu ulicznym, co jest oczywiste, samo z siebie wynika. Trzy okrążenia dla maratonu, jedno okrążenie dla biegaczy biegnących na dystansie 15 km, czyli 14 km 50 metrów, to jest to okrążenie dookoła jeziora, plus 950 metrów, które tutaj na stadionie zapewniamy na końcówce i na początku biegu. I myślę, że zawodnicy wyjeżdżając dzisiaj ze Szczecinka będą zadowoleni, bo w większości no, jest tu sporo biegaczy ze Szczecinka. 319 osób wstępnie mamy w tej chwili obliczone, wystartowało 235 w biegu na 15 km 84 w maratonie i myślę, że ci biegacze będą po dzisiejszych zawodach zadowoleni, a mamy tutaj też takich biegaczy, którzy kolekcjonują zaliczenia maratonów. Na przykład Przemysław Torłop, który przyjechał do nas z Gdańska, wczoraj poinformował mnie, że biegnie tutaj swój 421 maraton. On jeździ po terenie całego kraju, gdyby jutro gdzieś jakiś maraton był zorganizowany, to on tam pojedzie, zalicza. Możemy powiedzieć, że jest uzależniony od maratonów? Tak to można określić.
ale mamy szereg różnych uzależnień. Są ludzie uzależnieni od pracy, są ludzie uzależnieni od czynności charytatywnych czynionych na rzecz innych ludzi, są ludzie uzależnieni od różnych używek. Myślę, że uzależnienie od biegania, od maratonów jest jednym z bardziej pozytywnych uzależnień, czego dowodem są ci szczęśliwi 60-70-latkowie. Szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci jak dzieci, a przecież to o szczęście i zadowolenie w życiu przede wszystkim chodzi, a nie czasami to, co mylimy ze szczęściem, o gruby szmal, który zdobywając często stajemy się nieszczęśliwi. Więc myślę, że tutaj ten uzależniony Przemek, Przemysław Torłop i jego koledzy i koleżanki, to jest przykład tego, że można być uzależnionym i to uzależnienie może dawać szczęście. Ja o nich mówię, że są to ludzie pazerni na przestrzeń i pijani chyżością swych nóg. I to jest piękne takie zauroczenie, myślę, że pozytywny akcent. Właśnie można by było tą rozmowę tak podsumować, tak? Ale powiedzmy jeszcze kilka słów o zawodnikach, którzy tutaj pojawili się w Szczecinku. Jeden zawodnik ciemnoskóry i on od startu już prowadzi to dosyć wyraźnie. No nie wiem, czy on wytrzyma takie tempo, bo narzucił bardzo mocne tempo, ale czy on jest faworytem, czy są tutaj lepsi jeszcze zawodnicy? Mówię o maratonie. Po raz pierwszy Bonifasa Wambueniuwa, mieszkańca Kenii, południowo-wschodniej Kenii, tam przy granicy z Tanzanią pomieszkuje plemię Kamba. Wcale nie to najbardziej rozbiegane. Najbardziej rozbiegane jest plemię Kalenji, zamieszkujące zachodnie tereny Kenii. Ale tutaj reprezentant plemienia Kamba, Bonifas Wambueniuwa, ja go widziałem po raz pierwszy w 2008 roku w Pile. Wygrał wtedy bieg, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Polski w międzynarodowej bardzo mocnej obsadzie. W następnym roku, w 2009 roku znowu zwycięstwo. 2010 rok, zwycięstwo w półmaratonie warszawskim. 2011 rok, trzecie miejsce w maratonie wrocławskim. Także ja go widziałem w kilku akcjach. Naprawdę bardzo mocny zawodnik. Ja nawet nie wiem, czy on jest w tej chwili w najwyższej swojej formie życiowej, bo gdyby był w najwyższej swojej formie życiowej i pobiegł tutaj na maksimum swoich możliwości, to my byśmy go już tu za chwilę witali na mecie z przewagą, podejrzewam, 8, może 10 minut nad pozostałymi biegaczami. Jest zdecydowanym faworytem. Nawet będąc w słabszej formie jest tutaj zdecydowanym faworytem. Chociaż i tam także biegną i Ukraińcy, biegną także polscy zawodnicy. Jarek Cichocki, między innymi Mirek Kowalski tutaj ze Szczecinka. To są ludzie, którzy też mogą mocno pobiegać. Widziałem Bartka Mazerskiego, zwycięzcę maratonu warszawskiego, który w ostatniej chwili pojawił się z Paweł Piotraszkiem i z Polski Policjantów. Jest kilku dobrych zawodników na mocne pobieganie. Siergiej Riusiuk, reprezentant Ukrainy. Oni są Łukasz Wirkus, zwycięzca dwukrotny maratonu w Kołobrzegu, zwycięzca ćwierć maratonu w Pile w bardzo mocnej obsadzie. To są ludzie, którzy mogą tutaj dość mocno pobiegać, no ale za ich plecami każdy o coś walczy. Na przykład taki Czesław Nowakowski. Otrzymuje od niego co chwilę jakieś kartki. Za Republiki Południowej Afryki za 2 tygodnie z Hanoi, za 3 tygodnie z Vancouver, potem z Gwatemali. Jeździ po całym świecie. Człowiek, który już osiągnął pewien status finansowy, poszedł do lekarza i lekarz mu mówi: gościu, jak się nie weźmiesz za siebie, to nie skorzystasz ze swoich pieniędzy. W człowieku 60 lat w ogóle zaczął biegać. Nikt, z niczego. Ma 68 lat, jest tu dzisiaj, przyjechał, przeciera się, mówiąc językiem biegaczy, bo za tydzień startuje maraton w Helsinkach i biegnie tutaj. Także tu są różne cele, różne tempa biegania i różna doza szczęśliwości w zależności od ukończenia biegu, w zależności w jakim czasie. Biegną tutaj także, no przyznam się, mój osobisty syn, który na co dzień mieszka i trenuje w Londynie, no to cały czas na betonie, problemy z kolanami, ze stawami skokowymi, bo trening tylko tam między tym Tower Bridge a Westminster, tam dzieci maklerzy cały czas tysiącami ganiają. Tu dzisiaj trawa, las, piękna sceneria, więc coś innego. Także tu ilu zawodników, tyle powodów, ilu zawodników, tyle różnych przyczyn biegania, tyle szczęść lub nieszczęść w czasie dzisiejszego biegu. Ten maraton ma szansę wpisać się w taki kalendarz biegów maratońskich w Polsce i przyciągnąć no, takich znaczących maratończyków? On już jest w kalendarzu, my nigdy nie będziemy największym maratonem. Jest wiele maratonów, które nigdy nie były. Być może, że to jest taki no, szczęśliwy, a może nieszczęśliwy dla niektórych zbieg okoliczności. W tym roku po raz pierwszy w Lęborku nie odbędzie się maraton ekologiczny, gdzie rozgrywano Mistrzostwa Polski Weteranów. No po prostu miasto, że tak powiem brzydko, wypięło się na maraton. Powstały pewne problemy organizacyjne. W zeszłym roku Mistrzostwa Wojska Polskiego, wspaniała trasa ekologiczna po gminie Nowa Wieś Lęborska, która otacza miasto Lęborg. W tym roku tego maratonu nie ma, było 30 lat. Być może to my tutaj przejmiemy pewną ilość tych zawodników, bo wielu zawodników tam startujących dzisiaj startuje w Szczecinku. Powtarzam, nigdy nie będziemy wielkim maratonem, o to nie będziemy walczyć. Natomiast mamy szansę, z powodu, że jest to bardzo ciekawa, oryginalna trasa tu w Szczecinku, stać się ciekawym maratonem, na który będą przyjeżdżali typowi pasjonaci. A czy przyjadą tu znaczący zawodnicy?
krótka piłka. Jeżeli znajdziemy nagrodę wartości $1 000 000, to przyjadą tu mistrzowie olimpijscy i rekordziści świata. To jacy zawodnicy przyjeżdżają, na Biekosińskiego przyjeżdżało wielu zawodników. Proszę bardzo, 10 wartościowych nagród, przyjeżdża 12 zawodników, którzy o te nagrody będą walczyć. To nie nagrody stwarzają klasę w tej chwili maratonu. Szereg wielkich, nawet polskich maratonów odchodzi, wielkich nagród finansowych. Najważniejsza nagroda, na przykład w Swarzędzu na 10 km, gdzie startują 1000 osób, we Wrocławiu, gdzie startują 1000 osób, w Poznaniu. Najważniejsza nagroda to jest samochód losowany wśród wszystkich uczestników. W Swarzędzu Janina Rosińska, 79-latka, wylosowała samochód, główną nagrodę. I w tym kierunku, myślę, będą szli organizatorzy zawodów, bo te nagrody i warunki stworzone do losowania nagrody i warunki stworzone, czyli ciekawa trasa, piękne medale, wspaniała atmosfera, przyjęcie dla zawodników, coś jeszcze, ta wartość dodana, to tworzy ilość zawodników startujących w maratonie. A wynik tworzą nagrody tylko i wyłącznie. Powtarzam jeszcze raz, dajcie mi $10 000 000, a ja sprowadzę wam do Szczecinka mistrzów olimpijskich i rekordzistów świata, i to na kilku dystansach. Jeszcze na zakończenie zupełnie, jaki wynik może tutaj paść w maratonie? W maratonie podejrzewam, że jeżeli padnie tutaj wynik 2:40, to będzie niezły wynik. Łukasz Wilkus, wygrywając dwukrotnie bieg w Kołobrzegu, od latarni w Kołobrzegu do latarni w Gąskach i z powrotem, w granicach 2:45 dwa razy. Przełajowa trasa, więc tu musimy odjąć automatycznie z 15 minut od wyniku, który byłby porównywalny na ulicy. Zawodnicy biegnący są w stanie pobiegać w 2:20 parę na ulicy, więc podejrzewam, że gdy dodamy im, biorąc pod uwagę, że jest to bieg przełajowy, te 15 do 20 minut, 2:40 parę, poniżej 3 godzin, to już będzie niezły wynik tutaj. To już naprawdę będzie dobry wynik poniżej 3 godzin. 15 km na trasie dookoła jeziora najszybciej pokonał Bonifaz Ndua z czasem 47 minut i 45 sekund. Drugi był Jurij Błachowiak, 50 minut i 27 sekund, a trzeci Bartosz Mazerski, 51 minut i 1 sekunda. Zwycięzca biegu na 15 kilometrów, moim tłumaczem, no tak zgodził się, jest pan Witold Toboła, który będzie tłumaczył moje pytania. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan tą trasę i ten bieg? Czy to był trudny bieg? Boniface, how do you find the route? Do you like? Did you like it? How do you find the support, people? The road was fine, very flat, and the people were very supportive. They were good, cheering all the way through. Yeah. Trasa była bardzo fajna, płaska. Ludzie supportowali na całej długości trasy. Boniface jest bardzo zadowolony. My tutaj obserwujemy, że tobie wcale nie jest gorąco w tych warunkach. Ubrałeś nawet kurtkę. Ta temperatura dla ciebie nie jest za wysoka? You don't feel hot at all. We've noticed that you were wearing jacket. So do you like the temperature, the weather? Yeah. The weather for me is okay. I'm used to this hot weather. So for me it's normal. It's okay and it's fine. Bonifaz przywykł do takiej pogody, dla niego to jest normalne, bardzo to lubi. Opowiedz kilka słów, powiedz o tym, jakie są twoje dokonania w biegach. Czy biegasz tylko takie dystanse, 10-15 km, czy startujesz również w maratonach? Could you tell us a little bit about your running success? Do you run, what distances do you run? Do you run like 15K or marathons? My best distance is half marathon. Even I do marathon and 15, this is my first 15 kilometers and 10 kilometers that I do, but my best distance is half marathon. Boniface biega na różnych dystansach, ale jego ulubionym dystansem jest półmaraton. A jakie do tej pory osiągnięcia miałeś właśnie na tym dystansie? What's your best result for half marathon? My best result in half marathon is 1 hour 15 seconds. 1 hour 15. 1 hour and 15 seconds. Tak, okay, jego najlepszym czasem na półmaraton jest godzina 15, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jakie następne biegi? Tutaj będziesz startował w Polsce również w najbliższym czasie?
Are you planning to run any other races in Poland? Here in Poland? Yeah. I will run in Razmin next week, and on 22nd I will be in Sasisko, Kamieno. So what's your next race? Razmin, half marathon. Zamierza biegać w Radzyminu i w Skadrzysko Kamiennej. Wśród reprezentantów Szczecinka jako pierwszy na metę wbiegł Sylwester Szymański z czasem 53 minuty 22 sekundy, zajmując 9 miejsce w klasyfikacji generalnej. Drugim był Igor Siódmiak, 11 w klasyfikacji ogólnej. Trenujesz w klubie triatlon Szczecinek. To, ten bieg to jest takie przygotowanie do startów właśnie w triatlonie? Tak, to jest przygotowanie. Za tydzień startuję w Chodzierze na dystansie 1,8 Ironmana. No i tutaj tak, że tylko przygotowanie. Tak, no. A jak oceniasz swój występ? To był dobry bieg w twoim wykonaniu? Tak, dosyć dobry. Jestem zadowolony z czasu. Okay. A trasa i warunki dzisiaj panujące? No nie ma takich upałów jak kilka dni temu, a więc no, dobrze się biegał. A jak często trenujesz, przygotowujesz się do swoich startów? No codziennie treningi, po dwa, treningi trzy nawet. No tak się trzeba. No. Czyli co, jesteś zadowolony z tego swojego występu? Zadowolony. 15-kilometrowy bieg na 221 miejscu ukończył 64-letni burmistrz naszego miasta, pan Jerzy Hardy-Douglas. Jeszcze większe emocje wzbudził pierwszy szczeciniecki maraton. Pierwszy, trzy pełne okrążenia jeziora, ponad 42 kilometry, pokonał Sergii Ukrainec z Ukrainy z czasem 2 godziny 29 minut i 42 sekundy. Drugie miejsce na podium zajął mieszkaniec Słupska Paweł Piotraszkę, a trzeci był Jarosław Janicki. Jak ci się biegło w dzisiejszym biegu? Trudny bieg czy łatwy? Nie, no, lekki bieg. U mnie liczny rekord 2:19:07, a tutaj 2:29, to ja tak, lekko, nie ma konkurencji, to ja nie upierался, lekko biegał. A liczyłeś na to, że wygrasz tutaj w Polsce, tutaj w Szczecinku? Byłeś no, faworytem? Czułeś się faworytem? No, ja był faworytem, ja znasz to. Здесь никого нет, поэтому поехал. Просто за заботу деньги дай, все. A dzisiaj nie było za gorąco? Ta temperatura nie za wysoka? Nie wysoka, tam las, tam cień, хорошо очень бежать. Nie żarko. A twoje największe sukcesy? Gdzie wygrywałeś? Jakie biegi, jakie maratony? Czy były takie? No ja trzeci był na czempionacie Ukrainy trzecim. Wygrał w Tarnobrzegie niedawno maraton. Tam też wokół jeziora cztery kruga. Bieżał warszawski orden maraton. Tam był 12. No ja to jechał prosto majstra sportu wypełnić i tam przebiegał po majstram pierwszy. No co, za rok przyjedziesz, jeżeli tutaj będzie ten maraton odbywał się, przyjedziesz tutaj? Jedu do mojej teraz. В Украину, а там посмотрим, думаю, в замысле 100 километров бежать, там по этапам, 4 этапа, думаю, там, а сейчас буду подыхать, я и так думал не ехать, у меня дочь родилась 10 дней назад, але нужны деньги, там, роды все очень дорого обошлось. Ну, награда в этом бегу 2000 злотых, ну, то еще прида. Да, там еще высчитывать податки. 10%, то десь получается 1800 минус дорога. Я сюда ехал тоже потратился чуть-чуть. Dobra, no to życzymy kolejnych wygranych, kolejnych sukcesów i no i gratulujemy tego zwycięstwa dziś. Dzięki. W szczecineckim maratonie zajął pan drugie miejsce. Jak ocenia pan swój występ? To był dobry bieg? Uważam, że bardzo dobry bieg. Tutaj bodajże zawodnik z Ukrainy był pierwszy, tak? Tak, 2:29. No, ustawiłem się tutaj z Łukaszem Wirkusem, tutaj ze Szczecinka. Z kolegą biegliśmy pierwszą pętę. I tak się nastawiłem właśnie na te no, drugie, trzecie miejsce. No, udało się zająć drugie, jestem z tego bardzo zadowolony. A czas, jaki on jest? 2 godziny 34 minuty. Tak, na tą trasę uważam, że dobry, no i
I muszę powiedzieć, że jeszcze zachowałem sporo sił. No bo wiedziałem, że raczej nie wygram tutaj z kolegą, który zajął pierwsze miejsce, dlatego też nie ma co się eksploatować. Tak. A tą trasę jak pan ocenia? No bo to ona właściwie jest testowana w tym roku po raz pierwszy. Nie, no bardzo fajny, ciekawy pomysł. No jak no i są warunki, jakie są. Dobrze, że nie było tak jak w dniu wczorajszym, że ostry upał, ale ten cień zalesienie duże pomaga tutaj w tym biegu. No dobra, no to co, zapraszamy chyba za rok. Bieg chyba będzie kontynuowany, chyba pan się wybierze do Szczecinka. No myślę, że raczej na pewno, jeżeli zdrowie pozwoli, no bo jest to naprawdę, podczas tego maratonu spędziłem bardzo, bardzo fajne chwile, świetną miałem motywację do dzisiejszego biegu i Zmęczony nie jest pan zbyt? Nie, no troszeczkę jestem, bo nie da się nie być zmęczony po maratonie, ale no mówię, jeszcze troszeczkę tych sił zostało. Ukończył pan dzisiejszy maraton na trzecim miejscu, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że ma pan już prawie 50 lat. No, zawodnicy znacznie młodsi od pana zostali daleko z tyłu. Co trzeba robić, aby tak biegać jak pan i w tym wieku? No tak, jak to wiele osób podkreśla, tak bardzo miło dla mnie, że jestem legendą. No i właśnie jestem legendą, czyli te najlepsze lata chwały już minęły. No i nie ukrywam, jest mi bardzo ciężko teraz utrzymywać jeszcze ten reżim treningowy, bo to niestety chciałoby się, ale organizm już nie pozwala trenować tak, jak kiedyś trenowałem i przede wszystkim uzyskiwać takie wyniki, jakbym chciał, jak to kiedyś było. I dlatego to trudno mi powiedzieć, co teraz trzeba robić, żeby jeszcze biegać na jakimś poziomie. No ja po prostu tak trenuję, albo może inaczej powiedziawszy, bardziej już teraz biegam niż trenuję. Staram się systematycznie biegać. I to, że właśnie kiedyś biegałem na jakimś wysokim poziomie, no to teraz jeszcze mi właśnie pozwala, mimo tych upływających lat, w dalszym ciągu jakieś tam wyniki osiągać. No właśnie, mówią o panu legenda biegów tych długich w Polsce. Niech pan powie o kilku takich swoich największych osiągnięciach w pana karierze. No właśnie, biegi ultra. No to ja właśnie się specjalizowałem w tych ultra biegach, ale w takim klasycznym dystansie 100-kilometrowym. Tym takim, powiedzmy, szosowym, no bo są też inne tam jakieś około takie dystansy 100-kilometrowe gdzieś tam po górach, tak, w takich terenach bardziej górskich. A na tym dystansie 100 km są rozgrywane i Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata oficjalne. Kiedyś były Mistrzostwa Polski, no teraz niestety już nie ma. Tak więc ja no, zdobywałem medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. W sumie tych medali było chyba 10 indywidualnie, chyba 3 drużynowo. No i poza tym w innych startach, takich już nie mistrzowskich, takich bardziej komercyjnych, też bardzo wysokie miejsca wygrywałem w Europie, na świecie. A tą trasę tutaj w Szczecinku, jakby ocenił pan ten bieg, poziom przygotowania tych zawodów, jak panu się tutaj biegło? No trasa była jaka była, no, trudno wybrzydzać. No trzeba powiedzieć, że ciężko, bo to bardziej jest taki cross maratoński niż taki, powiedzmy, klasyczny szosowo-uliczny. Także no, dla mnie było bardzo ciężko, aczkolwiek no, bardzo przyjemnie, bo trasa taka urozmaicona, ładne widoki nad jeziorem. Także no, trzeba biegać w takich warunkach, jak są organizowane zawody. A jak długo zamierza pan jeszcze biegać? Oj, nie wiem. No, biegać można bardzo długo, można. Tylko kwestia właśnie, czy jeszcze oczekiwać jakichś wyników, czy bardziej potraktować sobie to jako właśnie tak zdrowotnie, treningowo i turystycznie. No nie wiem, no jeszcze w przyszłym roku będę chciał na przyszły rok potrenować, bo wchodzę w nową kategorię wiekową 50 lat, także jeszcze spróbuję. Zachęcał pan młodych ludzi do biegania? To jest zdrowy sport? No tak, oczywiście. No, pewnie, że trzeba zachęcać do jakiegokolwiek rodzaju sportu.
tu może rozgraniczać, czy to powiedzmy potraktować sobie jako sport taki bardziej wyczynowy, czy bardziej taki właśnie turystyczny, przygodowy. Niemniej, czy tak, to warto biegać, bo to zdrowiu nie przeszkadza, a na pewno pomaga. Dwóch maratończyków ze Szczecinka, którzy ukończyli ten bieg w całkiem niezłym czasie. Jak wam się biegło, jak oceniacie tą trasę? Pierwszy, bo starszy może jest to. Bo starszy, no tak, dajesz mi to zrozumieć. Super, piękna impreza, super. Braliśmy się o pogodę i w sumie o organizację, no bo pierwszy maraton, ale... Nie ma zastrzeżeń, pięknie. Wszystko było idealne. A pan jak... Nie, no organizacja jest super, naprawdę, jak na pierwszy raz to jest naprawdę ekstra. No pogoda była, no, było widać, końcówka była troszeczkę, ta godzinka ostatnia, na tym ostatnim okrążeniu trochę się tam dało znaki, ale naprawdę super. A ile maratonów już przebiegliście, czy w ogóle biegaliście już maratony? Mój jest piąty, Mirka nie... To mój też piąty. A czasy jak poprawiacie z biegu na bieg, czy jak to wygląda? Ja mam życiówkę 2,55 z Warszawy, no tutaj 2,59 tam z haczykiem, także no ale no ja w tym roku jeszcze poznam biegam, nie? Ja już miałem nie biegać maratonów ze względu, ja mam tylko 4 miałem do tej pory, teraz jest piąty, natomiast no, że jest to w naszym mieście, więc dlatego spróbowaliśmy, tak. No. Znaczy czas, bardzo dobry czas na te warunki, tym bardziej, że to jest taki crossowy maraton, trzeba przypomnieć, nie? Także nie jest to taki typowy maraton, jak się biega, tylko coś takiego odmiennego, tak? Piękna jeziorowa trasa, w razie czego można nogi pomoczyć, także super. I co, zachęcalibyście młodych ludzi, czy w ogóle mieszkańców Szczecinka do biegania maratonów, czy w ogóle do biegania? Znaczy w ogóle do biegania, bo maraton, żeby zacząć biegać, to naprawdę już trzeba... Przede wszystkim maraton zaczyna się w głowie, tak? Niekoniecznie w nogach, tak? No to jest psychika też, no i trzeba troszeczkę pobiegać kilometrów. To nie jest tak, że się wstanie z łóżka i na przykład za tydzień się powie, że się pobiegnie maraton. Nie, nie, to trzeba się psychicznie i w ogóle fizycznie przygotować na to, naprawdę. Także tutaj przestrzegam tych, którzy by chcieli najpierw maraton. Najpierw nie pobiegnie się 10 kilometrów, później półmaraton, a później sobie maraton, można powiedzieć. W jakim wieku zaczęliście w ogóle biegać? Czy to było już od dziecka, czy zaczęło się później? Wrócę jeszcze do poprzedniego pytania. Ja myślę, że mieszkańców Szczecinka nie trzeba zachęcać, bo to widać w parku, tak? Także mamy przede wszystkim piękną trasę, której nam wszyscy zazdroszczą, tak? Bo jest pokilometrowana dla wszystkich. To nie jest tylko dla biegaczy, to jest dla rowerzystów, to jest dla kijkarzy, dla wszystkich, dla pieszych, także tu nie trzeba zachęcać. Natomiast no ja biegałem 30 par lat temu i po 30 latach można powiedzieć, że wróciłem do sportu, tak? Ja z małą przerwą 5-letnią to biegam już około 27 lat. Dobrze, to czyli co, spotykamy się za rok, tak, na trasie? Tak, oczywiście, że tak. Jak najbardziej, tak, że zachęcamy ludzi, tak. Prosimy, żeby więcej ludzi, ale na trasie już kibiców, i tak. O, kibiców, bo frekwencja była jak na pierwszy raz naprawdę zadowalająca i super, tak, i będzie, tak, będzie coraz lepiej, natomiast no trzeba troszeczkę więcej kibiców. Na trasie to bardzo mały było. Nie, troszeczkę było, nie za dużo, ale było. Tam na przykład 10 domki jednorodzinne, po drugiej stronie Trzesieki, to też kibiców. Także to wychodzili z domu, nie siedzieli w domkach, było widać też miejscami, ale naprawdę było fajnie. W biegu maratońskim najlepiej ze Szczecinka wypadł Zbigniew Błaszczak, który przybiegł na 7. miejscu. 8. był Mirosław Kowalski, 26. Tomasz Czuk, rzecznik prasowy burmistrza, 27. Maciej Wiórek, były pracownik SAPiKu. Z ciekawostek należy dodać, że Maciej Makselon, nowy dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, w bezpośredniej rywalizacji na trasie maratonu przegrał ze swoją żoną Anną. Andrzej Kowal, szczecinecki amator sportów wszelakich, w sobotę pobiegł 5 km po trasie Park Run, później wygrał na kolejnych 5 km w chodzie z kijkami, a w niedzielę na 70. miejscu ukończył ponad 42-kilometrowy bieg maratoński. 15 km wywalczył reprezentant Czaplinka Andrzej Kuśmile. Gorące brawa NGU, krok do przodu, prosimy o cenę medii rekoracji. Rekoruje rywal z trasy Jerzy Krawi-Raglo, burmistrz Szczecinka. Na miejscu piąty bieg ukończył Mateusz Niemczyk, Starogardański. To już jest finalista Mistrzostw Polski wielokrotnie. Gorące brawa, prosimy o ceremonię dekoracji.
proszę Państwa, tu zaczynał karierę pod okiem nieodżałowanego trenera Andrzeja Grabowskiego. Tu przygotowywał się do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Kiedyś na Mistrzostwach Świata jako junior, pierwszy z Europejczyków, przegrał tylko z ciemną Afryką. A obecnie na czwartym miejscu dzisiaj Jarek Cichocki, który wiele lat trenował w Szczecinku, tutaj chodzi do szkoły, obecnie mieszkaniec Białego Arby. Dobry, gorące brawa. I teraz, proszę Państwa, trener, wychowawca, ale także już przez wielu lat zawodnik. Zwycięzca maratonu warszawskiego, zwycięzca wielu zawodów na rangi Mistrzostw Polski, Bartek Mazerski! Drugie miejsce, reprezentant ICMAT Team, Ostrów Wielkopolski. Czekaj, czekaj, to jest Ostrów Wielkopolski, Ukraina? Nie. Aha, no chyba tylko reprezentują, ten Ostrów jeszcze jest polski. Zatem Juri Bochowiak, Ukraina, gorące brawa. Mistrzostwa Ukrainy także w biegach na 10 km w kategoriach młodzieżowych i juniorowskich wielokrotnie medale. No i teraz, proszę Państwa, nieodrodny syn plemienia Kamba, czyli południowo-wschodnia Kenia. Zawodnik, który w swojej karierze już zwyciężał na największych imprezach w Polsce, między innymi w Pile, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Polski, ale także i we Wrocławiu, i w Warszawie. Bonifaz Bambua Nieba! Gorące brawa dla zawodników i na mecie z numerem Darek Mańkowski. Dopiero kiedy spojrzałem w twarz, Darek Mańkowski na mecie. Gorące brawa. Kochani biegacze, teraz panie burmistrzu i osoby dekorujące, prosimy do wspólnego zdjęcia. Tutaj wszyscy modą klaty do przodu wypchnąć. Tutaj sama wypchnąć męska. I prosimy o papa. W niedzielę zakończyły się 15. Międzynarodowe Warsztaty Instrumentów Dętych Szczecinek 2015. W koncercie finałowym wystąpili jego ostatni uczestnicy. Usłyszeliśmy trąbki i puzony. Łącznie w czasie letnich kursów muzycznych i w czasie warsztatów instrumentów dętych w Szczecineckiej Szkole Muzycznej dokształcało się kilkuset młodych muzyków z całej Polski. W ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Organowego od lat organizowanego przez Filharmonię Koszalińską imienia Stanisława Moniuszki w Kościele Mariackim w Szczecinku zorganizowano dwa koncerty. Pierwszy odbył się w lipcu, natomiast drugi wczoraj, podczas którego wystąpił organista Edmund Adler Borisz z Chorwacji oraz dodatkowo Państwowy Chór Ludowy imienia Ogińskiego ze Smargonia na Białorusi. Chór zaśpiewał w kościele, natomiast tancerze wraz z chórem wystąpili przed kościołem. Obszerne fragmenty tego koncertu pokażemy w kolejnych naszych programach. Dziś odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek. Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta, omawiali sprawy wyłonienia ławników sądowych oraz uchwalili odpowiedź na wniesioną przez szczecineckiego prokuratora rejonowego skargę w sprawie uchwalonego regulaminu parku. W sesji jeszcze uczestniczył Janusz Leszko, któremu sąd udowodnił złożenie nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego. Sąd lustracyjny potwierdził, że Janusz Leszko współpracował ze służbami PRL i był przez nie opłacany. Janusz Leszko to kolejny radny miejski, wobec którego sąd orzekł kłamstwo lustracyjne przez złożenie nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego. Wcześniej podobny wyrok zapadł wobec byłego radnego Stefana Miętkiego, któremu również udowodniono współpracę z byłymi służbami PRL i złożenie nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.
Relację z sesji Rady Miasta nadamy w dalszej części dzisiejszego programu. I to wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Zapraszam teraz na raport ze Straży Miejskiej. Zobaczymy, jak pracowali strażnicy miejscy w Szczecinku.